Za 10-groszową monetę z okresu PRL można otrzymać bardzo duże pieniądze, nawet do 20 tysięcy złotych. Jej wartość jest jednak zależna od jednego małego szczegółu. Pomimo panującej epidemii, antykwariaty pękają w szwach od klientów, którzy usiłują uzyskać wycenę swoich zachowanych monet. Dziesięciogroszowa moneta z okresu PRL, możesz za nią otrzymać bardzo duże pieniądze. Jakie cechy musi posiadać, by być tyle warta? Jak szacują eksperci, od początku roku stare monety zdrożały o ok. 20%. Jak się okazuje, po ostatnim artykule dotyczącym wartości 10-groszówek z PRL, w antykwariatach urywają się telefony, a w drzwiach każdego dnia stają klienci z monetami do wyceny. Dziesięciogroszowa moneta warta ogromne pieniądze. Musi znaleźć się na niej pewien szczegół. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz otrzymaliśmy tyle maili z monetami PRL do wyceny, zwłaszcza że poruszenie objęło cały demograficzny przekrój, odwiedzali nas ludzie starsi, dzwonili biznesmeni w średnim wieku, pisali nastoletni posiadacze klaserów po dziadku. Wraz z monetami PRL trafiały do nas numizmaty innych okresów, niekiedy całkowicie mylnie traktowane jako nic nie warte. Jeden z klientów za kilka takich niedocenionych monet uzyskał 5000 zł, tymczasem wartość spodziewanych skarbów doby Polski Ludowej wystarczyłaby mu może na bilet tramwajowy, opowiadał w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Niemczyk, prowadzący jeden z antykwariatów w Warszawie. O tym, jak wiele będzie warta moneta, decyduje zaledwie jeden mały detal opisywany w artykule, w którym znalazło się również zdjęcie poszukiwanej cennej monety. Jak się okazuje po ostatnim materiale dotyczącym 10-groszówki z okresu PRL opublikowanego przez Wirtualną Polskę, Polacy szturmem ruszyli do antykwariatów, mając nadzieję na przygarnięcie małej fortuny. Dwa. Tragiczny wypadek. Samochód osobowy z impetem wjechał pod ciężarówkę. Zginęła jedna osoba. 3. Na październikowej aukcji moneta może osiągnąć kwotę nawet pięciocyfrową, o czym zadecyduje pusta przestrzeń znajdująca się w okolicy szponów Orła. W miejscu tym niemal zawsze znajdują się wybite literki MW, Mennica Warszawska. Wzrost zainteresowania cenną monetą 10-groszową sprawił, że liczba wyszukiwań w ostatnim tygodniu wzrosła o 250%. Według szacunków Google jest to poziom najwyższy od kilkunastu lat. Źródło: Wirtualna Polska.